Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Rozpoczynamy próbę Charlesa Rookwooda, czyli tego naszego keepera, strażnika antycznej magii, który jest praprzodkiem. Chyba będzie bitwa. Wiktora Rookwooda, jednego z naszego głównych antagonistów, nie? Teraz tak, muszę sobie przełączyć kontrolkę. Tutaj się robi to, leczy się gdzieś na dole. Tak się robi w ten sposób. Tutaj się robi rewelio, tutaj się... Okej, okay, wszystko wiem. Nic nie wiem, ale będzie dobrze. Okej. Okay. Czyli możemy iść w lewo i w prawo. O! Jakiś bazyliszek czy coś. Nie działa. Revelio. A. Okej, okay, coś się więcej tutaj pojawiło. We need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! By tak. Wingardium Leviosa. Ja już się ustaw, żeż przecież i stój w miejscu. Zastanawiam się, czy to jest droga. O nie. A chciałem sprawdzić jeszcze drugą stronę tej bramy.
Kurde. Myślę, że wrócę tamtędy tymi drugimi drzwiami, nie? Że to jest, że to się zapętnie, mam nadzieję przynajmniej, no bo jak nie, to straciłem tamten obszar. What? Z drugiej strony, jak takie itemy tam na mnie czekają, to niewiele straciłem, tak naprawdę. O! Trevor. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Nie tak chciałem. Wingardium Leviosa. Zaraz, tam coś jeszcze jest. O. Wait. O, tam co jeszcze jest? Chodź tutaj. Nie tak. Wingardium Leviosa. Tutaj może to być lekko niebezpiecznie, szczerze powiedziawszy. Myślę, że się uda. Well. Okej. Ja nie wiem, czy jest sens zbierać te itemy, przecież takie śmieci są. Dobra, teraz tutaj muszę flipnąć. No, ta lepsza skrzynia jest bardziej zablokowana. Zastanawiam się, czy jest coś. No. Aj, ludzie, kochani. Dobra, nieważne. Dzień dobry. Rebellion. Thank you.
I believe I need to proceed to the left here, but how? Nie ma co się przejmować tą eksploracją, chyba szczerze powiedziawszy. Ło. Revelio. A ty kim jesteś? O, tutaj coś jest. O. No dobra. Wingardium Leviosa. Zaraz. Aha. Czyli... Okej. Czyli ja muszę... Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Wingardium Leviosa. Ja muszę przejść na drugą stronę bez udziału tej bramy. Czyli jakoś tu. Come on, come on. Nie bądź upierdliwy. No, tylko ustaw się równiutko. Ustaw się równiutko. Ups, to nie jest równiutko. Wingardium Leviosa. Come on, come on. Frick. Mam nadzieję, że się zresetuje. No nie, no. Chłopie, zresetuj się. Kurde, to się resetowało mi, jak krzywo przystawiłem do ściany poprzednim razem. I teraz się nie zresetuje. To chyba nie jest kluczowe do tej zagadki w takim razie. No ale jak? Jak nie jest, jak jest? Revelio. Jesus Christ. No, przecież co tutaj, no. Kurde, będę musiał chyba odsejwować, no. Revelio.
The bridges appear and disappear, depending upon which side of the archway I'm on. Dobra, powiedzmy, że... No, nieważne. Nie zauważyłem, że ten tutaj też się tworzy. Ale to już tak, nieważne. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Oh. Dzień dobry. Arrest the momentum! Glacius! Defender! Czemu on jest niewidoczny? I think you're bugged. Dobra, muszę cię wybrać. I jakoś... Kurde. No... O, było. Widzę, że żaden czar go nie chwyta oprócz... No, powiem szczerze, że to jest jeden z potężniejszych wrogów, jaki walczyłem. Nieistniejący. Którego mogę unicestwić tylko, jak mi się uda przez pół sekundy naświetlić go tak, żeby mi się pojawił... O! O, o! O, o! God damn you! Places.
Czemu znowu nie ma życia? Zbugował się. No nie wierzę. A ma, dobra. Zmarnowałem na niego dwa ładunki antycznej magii. Okej. A. Possible to pull one of those blocks through the archway. Tak już to robiłem przecież. Ale jak gdyby tak, to chyba za wysoko, nie? Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Aha, to skrzynka, tak? A, After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Tak, tylko chciałem go posunąć do przodu, jeśli się da. Rozumiem, że się nie da. Jest za nisko. Wingardium Leviosa. Spoko, że poszedł ze mną, ale może nie będę go potrzebował. Okej. Revelio.
Dobra, dwie drogi. O nie. No to jest chyba opcjonalne. Przepraszam. Oh God. Ale w sumie to po co mi tu? W sensie, czy jest tam coś, żebym mógł, musiał tam iść na górę? Nie, to jest tylko po to, żeby sobie to przenieść, nie? Chyba. Tak też działa, jak widać. Jakoś się, nie, że się zbugowało, czy zbugowało się. Na tej zasadzie, że jak byłem wystarczająco blisko tego poruszającego się portalu, to... No ale nie mogę tutaj iść, nie mam też po co. Dobra. Chociaż z drugiej strony, czy ja to potrzebuję, wiecie. Wezmę to z sobą. No mi się tutaj nie... No chodź do góry, do mnie. Już chodzisz, nie kombinuj. O! Nieważne. O, eliksir. Czyli będzie walka z bossem. Zdecydowanie. Wyjątkowo bugi ta misja. Wcześniej mi się takie bugi nie zdarzały. Nie kojarzę przynajmniej. Dzień dobry. Aha, okej. No tak, to jest walka z bossem. Ale to trochę głupie, bo to jest co dokładnie to samo, co było ostatnio? Ojej, tak, tak, już wiem, jak wami walczyć. Aj. I teraz muszę iść tu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie. No. Nie będę się tak bawił. Kurde, blade, no. Expelliarmus! Glacius! Defender! Incendio!
Ups. Tak, o wiele prościej było z nim walczyć. Chociaż zużył mi trochę eliksirów wiganowych, kiedy wiedziałem, jak z nim walczyć, nie? W sensie, że eksplodować trzeba mu w twarz te fioletowe jego potężne ataki. Nie udało mi się kontrować, próbowałem, ale jakoś nie wychodziło. Jego żółtych ataków, nie? To jest creepy. Myślę odsiewnie, ale zanim to zrobię, to... Super. Tam jest chyba wyjście, nie? To wszystko, tak? Okej. Okay. I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father... These are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isidora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Były czerwonawe, nie? Rookwood ma... No, jemu się tak ta zbroja, która ma te takie jakieś ręce, rękawy na sobie, które ostatnio w tej cutscence w zamku, nie? Tak się, no, jakby na czerwono, czyli co odbierając, jakby wynosząc cierpienie i takie jakieś negatywne emocje czy myśli z ludzi za pomocą magii, jakby kiedy to ludzie mają w sobie, to są też takim... bezpiecznym naczyniem dla tego, nie? Dla tego zła, dla tego cierpienia, które jak, no, może być złem, nie? I wtedy jest contained. Kiedy wyciągamy to z ludzi, to nagle jest to moc, którą można zdobyć, jeśli wpadnie w właściwe ręce, no to wiadomo. Co, i tak to rozumiem, ale może się mylę. Ech.
Starsi panowie, oto ja, 15-latka. Znowu za was całą robotę robię. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. No tak, bo mi pokażecie w cutscenkach. Myśl od siebie. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Mówimy o... Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrok and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Yep, zmiana sezonu. Mamy zimkę. Co prawda już śnieg zdążył zejść, no ale... Jest adekwatnie. Jest grudzień, jest śnieg, jest zima. I cały szereg zajęć na nas spadnie. A nawet nie. No nie, zaraz na nas spadnie. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. To tyle? No, no to wygląda. Dobra. Pójdziemy do Poppy. Zastanawiam się, no na pewno sobie jeszcze skoczę do... No właśnie to chciałem zrobić tak naprawdę, żebym nie zapomniał, nie? Chociaż, wiecie co, nie, może się przejdę, bo mogą być jakieś questy, czy ktoś coś może chcieć ode mnie tutaj w dormitorium.
jak obczaje dormito. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Jest. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Howen? To jest, ona jest od zwierząt? Tylko jej nie kojarzę jej. Dobra, no to mamy inny cel w takim razie. Bombarda przed misją z Poppy. Złap olbrzymią purpurową ropuchę za pomocą cap sakwy. Złap Dirikraka. O, to się dobrze składa, idealnie się to składa. Bo to jest chyba ostatnie zwierzę, którego nie mam. A gdybym już miał, to bym miał zaliczone anyway. Tak, dlatego to jest tak, Howen jest od zwierząt, dlatego też mam zadania związane ze zwierzętami. Dobra, no to spoko, to mi się podoba, bo sobie wiem, że mam gniazdo Dirikraka gdzieś na mapie. Nawet mnie tam prowadzą. Wspaniale, słuchajcie, wspaniale. Dirikraki będą moje. Ale zanim to zrobimy, no to teraz właśnie... Pochodzimy sobie po dormitorium. Znaczy nie teraz, teraz, w następnym odcinku. Udamy się do pokoju życzeń, pozbieramy rzeczy, może coś tam po... No, pozbieramy rzeczy, może coś sobie uplevelujemy, jak będziemy mieć wystarczająco składników. Odwiedzimy sklep, sprzedamy nasze śmieci. A może to nawet mi zrobię poza kamerą i potem zacznę odcinek podsumowując. No hej, to się... Nie, muszę zacząć tutaj, tak. Dobra, dzięki za dzisiaj, dużo wydarzeń, fajne walki. No i znowu wiemy nieco więcej o Izidorze i o tym, co robiła, i o tej czarnej magii, która tak tutaj znowu stęka. Do następnego razu. Super, że byliście. Kronikarki i kronikarze, niech mózgi czyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.